Jak mówiliśmy wcześniej, mamy świadomość, że ponosimy dużo, bardzo dużą odpowiedzialność za to, że jesteśmy chrześcijanami, ponieważ tak jak Boży lud, kiedy wyszedł z Egiptu, ponosił odpowiedzialność, że stał się Bożym ludem. Już nie można sobie żyć, jak sobie się uważa. Człowiek podjął decyzję. Od tej decyzji zależy cała wieczność, a więc człowiek powinien się pilnować tej decyzji, bardzo konkretnie i w każdym czasie. Bo skoro podjęliśmy decyzję, Boże, przebacz mi moje grzechy, bo chcę rozpocząć nowe życie, chcę żyć z Tobą, należeć do Ciebie, to tak powinno to być też. Powinno tak być. Powinniśmy wzrastać już teraz. W łasce u Boga i u ludzi coraz więcej miłować się razem, cieszyć się czystością, radością i pokojem. A zwróćcie uwagę, że tego nie ma. Dlaczego więc tego nie ma? Muszą być jakieś powody, jeżeli nie widać rozrastania, wzrostu, rozwoju. Najpewniej jednym z tych powodów jest to, że człowiek albo nie przyjął przebaczenia w pełni, skrywa przed Bogiem swoje grzechy, udając, jakby ich nie było, albo samemu człowiek komuś nie ma przebaczenia. Chodzi z niechęcią do kogoś, z nienawiścią, ze złym nastawieniem. Jak tylko coś miałby powiedzieć ten człowiek o tym drugim człowieku, od razu wiadomo, że pójdzie coś niedobrego, bo tam siedzi to. To coś złego, złe nastawienie. A więc to najczęściej jest przeszkodą, że człowiek nie może wzrastać, nie może się rozwijać. Musimy bardzo uważać, bo Bóg się nie zmienił, a więc jeżeli On dał nam przebaczenie, swoje przebaczenie, to najpewniej musimy uważać w małżeństwach, bo małżeństwa to jest pierwszy stopień zagrożenia. Nie ma trudniejszego, bardziej niebezpiecznego zagrożenia jak w małżeństwie. Nie ma. To jest największe zagrożenie, jakie jest na tej ziemi. Bo tam właśnie się często traci swoją wieczność. W urazach, w zrazach, w niechęciach, w czymkolwiek. Wielu chce mieć męża, żonę, bardzo dobrze. Więcej doświadczeń. Trudniej, żeby później nie chodzić z czymś takim. Dlaczego też wróg uderza najczęściej w małżeństwa przed zgromadzeniem, chcąc zepsuć już to, co mogłoby się wydarzyć, skłócić gdzieś, doprowadzić do jakiegoś starcia, no bo on wie, że to jest jego najlepszy oręż. Pierwszy punkt doświadczenia, a więc w sumie tam naprawdę mamy największe pole bitwy do przebaczenia. Potem zaraz za tym idą więzy rodzinne. Wśród ludzi, którzy połączeni więzami rodzinnymi, najczęściej powstają silne urazy, bo inaczej na siebie patrzą. Czego innego się po sobie nawzajem spodziewają. Trzeci stopień dopiero bracia i siostry, którzy z różnych domów się nawracali, którzy nie mają powiązań ani małżeńskich, ani fizycznych, bo z tego samego ojca i matki. A więc w sumie najbezpieczniej jest mieć powiązania tylko Chrystusowe. I one muszą właśnie być najmocniej, najsilniej postawione w małżeństwie, jak i w sprawach rodzinnych. Gdyż od tego bardzo wiele zależy dalszego doświadczenia. I znowuż nie chodzi o jakieś takie niemądre działania, żeby, no, mąż grzeszy, żona grzeszy, ale my nie mamy do siebie pretensji, tam przebaczamy sobie nawzajem. To nie o to chodzi, żeby pozwolić sobie żyć nawzajem w grzechach i tak pozostać, bo grzech oddziela od Boga, więc chodzi o to, żeby grzech był usuwany. Jeżeli łączymy się z kimkolwiek ponad ten wymiar chrystusowy, wtedy mamy wielkie doświadczenie, bo spodziewamy się po drugiej osobie czegoś. Jeżeli tego nie dostajemy, wtedy mamy początek jakiś
złych nastawień. Już widzimy nawet w tym pierwszym małżeństwie. Adam szybko znalazł winowajczynię Ewę, Ewa szybko znalazła diabła i odepchnęli od siebie to, że to oni są winni, że usłuchali diabła. Dobrze jest być w doświadczeniach, tylko trzeba pamiętać o tym, bo to wcale nie znaczy, żeby uciekać. Trzeba tylko pamiętać, że to jest trudne. Paweł przecież o tym pisał, że będzie trudniej takiemu człowiekowi niż temu, który jest samotny, sam czy sama. Ale nie znaczy to, że ten, który jest sam, to na pewno się uratuje, a w małżeństwie się na pewno zginie. Wcale nie, bo doświadczenia pomagają człowiekowi szukać Boga i coraz bardziej doświadczać, że bardzo Cię potrzebuję, Panie, że Twoje przebaczenie ma dla mnie olbrzymie znaczenie, że szukamy jakichś rozwiązań. Wiem, że mamy wroga, przeciwnika, który próbuje zatrzymać rozwiązania, które byśmy chcieli zastosować, żeby ratować się przed złym nastawieniem serca, żeby móc razem cieszyć się, budować nawzajem. To trzeba wiedzieć, bo czasami człowiek, nie rozeznając tego, stawia wymagania i wtedy zaczyna być konflikt i zaczyna być noszenie urazów, niechęci, złych nastawień. To, co mówię w samej mowie, jest proste, ale wykonanie jest bardzo trudne. Bardzo trudne jest. Tu trzeba zapłacić najwyższą cenę, żeby wygrać. Bez zapłacenia tej ceny człowiek nie da rady, nie wygra. Trzeba umieć dawać za darmo drugiemu, czy drugiej, dawać za darmo, nie spodziewając się zwrotu. Tak samo z przebaczeniem. Nie przebaczenie za przebaczenie, tylko przebaczenie bezwarunkowe. Żeby być wolnym, wolną od zła. Widzimy też, że są sytuacje takie jak Abigail i Nabal, gdzie Nabal popełnił przestępstwo wobec Dawida, męża Boży, według Bożego serca. Dawid usługiwał mu, czyniąc dobro, ten odpłacił mu złem. Dawid szedł, aby wyrównać porachunki. Abigail wyszła naprzeciw i zatrzymała Dawida. Dawid później podziękował Panu za to, że ona wyszła, ale Nabal po paru dniach już nie żył. Ona nie przykryła grzechu swojego męża. Ona ujawniła ten grzech. Mówiąc bardzo wyraźnie, kim jest jej mąż. Parę dni już nie żył, a więc w sumie Bóg wymierzył sprawiedliwość. To, co zrobił Nabal, było obrzydliwe. A więc są takie sytuacje, w których coś się kończy. Temat się zamyka. Druga Mojżeszowa, 23 rozdział. Od 20 wiersza czytamy takie słowa. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. O czym tu czytamy, że jakiś anioł otrzymuje prawo nieprzebaczenia grzechów temu ludowi Bożemu, jeśli ten lud Boży będzie się sprzeciwiał temu, co przez tego anioła Bóg chce uczynić w tym narodzie. A
Albowiem mój anioł pójdzie przed Tobą i zaprowadzi Cię do Amorejczyków, Chetejczyków, Peryzyjczyków, Kananejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków i wytępił ich. Nie kłania się ich Bogom, ani im nie służ. Nie czyń tak jak oni, ale doszczętnie zbóż i potłucz ich pomniki. Służcie Panu Bogu Waszemu, a On pobłogosławi chleb Twój, albo rozmnoży chleb Twój, wodę Twoją, oddalę też choroby spośród Ciebie. Nie będzie roniący ani niepłodnej w Twoim kraju. Liczbę dni Twoich uczynię pełną. A więc imię Pana jest w tym aniele i jeśli ten anioł nie przebaczy, to nie będzie przebaczone temu komuś. Jaka silna pozycja z powodu imienia Pana, które jest w tym aniele. Podporządkowanie tego anioła oczywiście jest absolutne Bogu, więc też i decyzje, które zapadają, świadczą o tym, że to Bóg sam wymierza sprawiedliwość. Ale jeśli ktoś nie będzie go słuchać, rozmyślnie nie będzie się poddawać słowom tego anioła, pamiętacie te listy do anioła zboru? To jest ktoś, kto jest postawiony z przodu. I też ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje. A więc jeżeli ktoś się nie będzie słuchał, może być zamknięta wieczność dla tego człowieka. Z powodu nieposłuszeństwa. Niechęci do posłuszeństwa. Bóg ustalił harmonogram i pracę, w kierunku której ma zmierzać ten lud. Tak samo jak dla Kościoła jest ustalony program i harmonogram. Kościół i każdy, który dociera do Kościoła, ma się poddać krzyżowi, ma się wyprzeć siebie, wziąć krzyż, pójść i naśladować Jezusa. Jeśli tego nie będzie robić, może zostać zatrzymany. Grzech już nie będzie przebaczony. A więc w sumie można powiedzieć, że zasmucając tego anioła, ci ludzie prowokowali go do tego, żeby on w końcu wyrzekł stop, koniec. Datan musi zginąć. Ci, którzy się buntują, mają zginąć. Ziemia się rozstępuje, giną. To wszystko działo się przez tego anioła. Często ludzie sobie nie zdają sprawy nawet, co to jest być ludem Boga, co to znaczy odpowiedzialność, co to znaczy szacunek, wierność Bogu, bojaźń, poddanie się woli Bożej. Jest ogólnie wielkie niezrozumienie z powodu religii i każdy człowiek sobie myśli, że ma prawo innowacje swoje wnosić do Kościoła. Ramy Kościoła, zakres działania i sposób działania Kościoła został ustalony przez Boga w Chrystusie Jezusie i my nie wnosimy swoich pomysłów do Kościoła. My przyjmujemy myśl Bożą, poddajemy się myśli Bożej albo też poniesiemy konsekwencje niechęci, nieposłuszeństwa. Bardzo często nie musi to być śmierć fizyczna od razu, tak jak Ananiasz i Safira, ale śmierć duchowa następuje. Człowiek już się nigdy nie wyrwie z tej śmierci duchowej. Jak umarł duchowo, już więcej nie wstanie. Dlatego, że ludzie nie widzą, tak jakby widzieli Ananiasza i Safirę, które na oczach wszystkich umierają w momencie i wtedy przerażenie ogarnęło ludzi, no bo zobaczyli konsekwencje czegoś. Tak dzisiaj człowiek sobie już ma w sobie myślenie takie, że nie będzie źle, takie mentalność, nie będzie źle. Skoro Nowy Testament mówi z bojaźnią i drżeniem, to znaczy, że powinniśmy uczyć się prawdziwego bycia w Kościele, prawdziwego posłuszeństwa przez oczyszczanie się. Nikt nie mówi ci, chodźmy ukradnijmy coś z sąsiadom, będziemy zasobniejsi, a może jeszcze to załatwimy albo tamto, żeby razem społecznie w jedności kraść, złorzeczyć, pić, palić, brać narkotyki, ale razem, żeby było fajnie. Nikt tego nie mówi, mówi raczej przestań grzeszyć. A jeśli ktoś ci mówi przestań grzeszyć, to znaczy jeśli będziesz się opierać, to może się skończyć to tragedią. Nawet gdzieś w policji tego świata jest tak, nie mamy pana odnotowanego, dobra, teraz będzie upomnienie, pisane upomnienie. Ale jeśli jeszcze raz złapiemy, to będzie już mandat. Więc gdzieś jest, nawet wśród ludzi jest to, że to będzie
przypomnienie, żeby tego nie robić, żeby w ten sposób nie postępować. Ale potem już będzie napomnienie, a może nawet i zabranie prawa jazdy. Pamiętajmy, że to jest bardzo poważna rzecz. Pozostanie przy rozumie i świadomość, że to jest bardzo poważna rzecz, to jest cenność, to jest skarb, bo ludzie tracą rozum i wydaje im się, że to nie potrzeba tak koło tego zbytnio chodzić, nie trzeba tak tego pilnować. To jakoś się tam wszystko dobrze potoczy, będzie jednak dobrze, będzie jak w fajnej bajce. Było ciężko, ale w końcu nie będzie źle. Widzimy, że anioł mógł przebaczyć lub nie przebaczyć. I kiedy patrzymy w Ewangelii Jana, w tym 20 rozdziale, Jezus mówi w ten sposób, 22 wiersza. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, weźmijcie Ducha Świętego. I dalej mówi, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są zatrzymane. A więc okazuje się, że ludzie dostają uprawnienia, tak samo jak ten anioł, przebaczenia lub nieprzebaczenia. To nie jest tak, że anioł mógł sobie zrobić, jak sobie myślał. Nie, jest prawo Boże, według którego jest przebaczenie lub nieprzebaczenie. Anioł nie mógł sobie przebaczyć, jak sobie myślał. On miał przebaczenie według przebaczenia Bożego i nieprzebaczenie według nieprzebaczenia Bożego. Tak samo dostają tutaj to ludzie, przebaczenie według przebaczenia Bożego i zatrzymanie według zatrzymania Bożego. W sumie to Bóg czyni to przez ludzi, ale jakich ludzi? Pełnych ducha. Człowiek pełny ducha ma rozeznanie, czy człowiek, który popełnia te grzechy, czy to już jest na śmierć, czy to są grzechy do przebaczenia. I dlatego Słowo Boże mówi, ci, którzy popełniają grzech na śmierć, o tych się już nie módlcie. Tu już nic nie pomoże. A więc człowiek pełnego ducha ma rozeznanie, czy człowiek się bawi Bogiem, czy nie umie jeszcze zrobić tego, co chce Bóg. Bo duch się nie myli w tych sprawach. W 1 Koryntian, 7 rozdziale, to nie jest tak, że młody wierzy, już wie, już sobie, a takie coś tam nikomu nie przebaczył, a to bym przebaczył. Nie, to nie o to chodzi, że w ten sposób. I 7:40 czytamy, Paweł mówi tak, ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, a sądzę, że ja mam Ducha Bożego. Paweł mówi, ja to rozsądzam, ale na podstawie Ducha Bożego, który mieszka we mnie. Że lepiej będzie tak. Ja to rozsądzam dzięki Duchowi Świętemu. A więc jak ważny jest Duch Święty w tobie i we mnie. Mówiliśmy niedawno, duch ożywia ciało, nic nie pomaga. Ludzie schodzą z Bożych wysokości, chodzą coraz bardziej we własnym ja, dlatego że nie widzą potrzeby Ducha Bożego. Jezus mówi, kto pragnie, niech pije. Pan chce, żebyśmy wszyscy byli pełni Ducha, żeby każdy miał rozeznanie. Co to za grzech jest? Czy to jest grzech, którym człowiek sobie nie radzi? Ale przychodzi, korzy się, znowuż próbuje. Czy to jest grzech, że człowiek sobie lekceważy wszystkich i mówi, co mi zrobicie? No właśnie, możemy ci nie przebaczyć, bo takie uprawnienia dał Bóg tym, którzy mają ducha. Możemy powiedzieć, zostanie ten grzech na tobie. I w niebie dokładnie to samo będzie powiedziane. Zdajesz sobie z tego sprawę? Ten, który ma Ducha Bożego, nie zrobi tego natychmiast. On ma cierpliwość Ducha Bożego. Ma łagodność, ale też i zdecydowanie. Wielu ludzi lekceważyło sobie Jezusa i mówili, a co tam? A Jezus powiedział, że ci, którzy nie rozeznali, jakiego On jest Ducha i sobie mówili, że jest obcy Duch w Nim czy coś, dla tych był koniec już. Już dla nich nie było ratunku. To był grzech przeciwko Duchowi Świętemu. A więc zobaczcie, jak ważne jest, czy rozeznajesz, że ten, który do ciebie mówi, ma Ducha Bożego i mówi ci prawdę, czy się śmieje z tobą na temat grzechu. Czy cię ostrzega, że trzeba zrobić z tym porządek, czy tak sobie, a no, jak może ten, a może nie, a jak chcesz w sumie, to zrób sobie tam.
Okazywanie cierpliwości nie jest zgodą na grzech. Tak jak rodzice okazują cierpliwość swoim dzieciom, tłumaczą, to nie jest zgoda na to, że to jest, można sobie robić, tylko to jest mówienie, aż przyjdzie do momentu, że nastąpi skarcenie. Paweł mógł powiedzieć o tym Aleksandrze Kotlarzu, który wiele krzywdy wyrządził, jego czeka już wyrok. Piotr mógł pisać Juda, że to są ludzie, którzy chodzą w ciemnościach, po dwakroć wykorzenieni, dla których nie ma już nadziei. Oni biorą udział w waszych ucztach, cieszą się, a chodzą w brudach. Zapomnieli, kto umarł na krzyżu. Przestali go szanować. Stał się im obojętny. Piąta Mojżeszowa, 29 rozdział. Dokładnie to będziemy samo mieli w Nowym Testamencie. Niech nie będzie między wami złego, niewierzącego serca, które odpadło od Boga. I to samo spotykamy tutaj, od 17 wiersza. Niechże nie będzie wśród was mężczyzna, ani kobieta, ani rodzina, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun. A co to jest trucizna i piołun? To jest coś, co zatruwa Kościół. Lekkomyślność, lekceważenie, takie sobie frywolne, głupawe życie. I człowiek sobie myśli, że tak można żyć w Kościele. Kościół to jest najpoważniejsze miejsce, którym powinni się ludzie ratować. Przychodząc tutaj powinni chcieć się ratować, porzucać złe rzeczy. Poddawać się woli Bożej, uczyć się woli Bożej, uczyć się szacunku. Jak wielu ludzi mija dzień za dniem, tydzień za tygodniem i się nie uczą. Dalej pozostają w swoich rzeczach, trochę wzięli i dalej już nie idą. Który by słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, pochlebiał sobie w swoim sercu, mówiąc, dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości swego serca. Bóg mi nic nie zrobi, będzie dobrze, Bóg mnie kocha. Mogę żyć w ten sposób. To doprowadziłoby do tego, że zostałoby zniszczone to, co nawodnione oraz wraz z tym, co wyschnięte. Korzeń goryczy może pokalać wielu. Człowiek, który chodzi we frywolności, może niszczyć innych ludzi. Głupawe rozmowy, jakieś żartobliwe odnoszenie się do czegoś, jakieś takie sobie. I człowiek nie zdaje sobie sprawy nawet, że oddziela się coraz bardziej od przebaczenia. Że Bóg to wszystko słyszy, Bóg o tym wie. Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć. Widzicie te słowa? Przeciwnie, wtedy zapłonie gniew Pana, jego zapalczywość na tego męża i spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze i wymarzy Pan jego imię pod niebem. Najtrudniejszy czas końca to jest to, że drwią sobie z Boga. Jest tak napisane, drwić sobie. A gdzie przyjście Pana? To już powiedziane było tyle czasu temu, jeszcze go nie było, jeszcze go nie ma. To pewno wymyślone. A kto wie, czy w ogóle przyjdzie. I drwią sobie, i kpią sobie. Myśląc sobie, że to jest bohaterstwo. A Bóg mówi, w niebie koniec. Już ci nie przebaczę. Już tylko będzie gorzej. Nic lepiej. I tak widzisz, jak ci ludzie wierzący staczają się coraz bardziej, staczają się i staczają. Jeszcze czerpią z tego, co nabyli wcześniej, ale coraz mniej już mają, coraz mniej już mają, coraz gorzej, gorzej i gorzej. Już nie mają świeżych dostaw od Boga. Zakończyło się. I odłączy go Pan ku złemu ze wszystkich plemion izraelskich, zgodnie ze wszystkimi przekleństwami przymierza zapisanego w księdze tego zakonu. Odłączy, to znaczy, że Pan zakończył swój temat już z tym człowiekiem.
I dla mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne. Mamy czas teraz, żeby wykorzystać łaskę, przebaczenie, możliwość szukania Bożych rozwiązań, żeby nawzajem chcieć Bożej obecności albo próbować odepchnąć Boga od tego zgromadzenia przez swoje oporne życie i dojść do punktu, w którym Bóg powie dość. Lepiej nie dochodzić do takiego miejsca. Zastanów się, czytasz Biblię i wiesz dobrze, w Biblii jest napisane, powinniśmy się nawzajem miłować, powinniśmy nawzajem się budować. To wszystko jest prawda. Jeśli tego nie robisz, to znaczy, że w tobie tkwi korzeń, ale nie chrystusowy, tylko zły korzeń. Korzeń starego człowieczeństwa. Nowy człowiek ma nowe myślenie, nowy sposób szukania relacji tego, co Boże. I każdy z nas musi to wiedzieć. Nowy potrzebuje nieustannej dostawy z nieba. Nieustannej dostawy. Tak jak Słowo Boże mówi, Jezus powiedział, że kto się będzie karmić moim ciałem i krwią, ten ma życie. A więc nieustannie potrzebujemy karmić się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, aby żyć. Pamiętaj, że to jest bitwa o twoją wieczność. Ja wiem, że wrogowi się udaje, tak jak się udawało przez wiele pokoleń i dzisiaj się udaje osłabić instynkt potrzeby życia według woli Bożej. Że człowiek jakoś tak jakoś sobie żyje. Gdybyś wiedział, że tylko w terenie tym jest zbawienie, tam gdzie jest Chrystus, tam jest zbawienie, to nigdy go nie zostawisz, bo wiesz, że poza Chrystusem jest śmierć. Nieustannie potrzebujemy, żeby krew Jezusa nas oczyszczała. Nawet jak jesteśmy bardzo dojrzałymi chrześcijanami, i tak potrzebujemy cały czas oczyszczania krwią Jezusa Chrystusa, bo nie jesteśmy na tyle doskonali, żeby już ta krew nie była nam potrzebna. Apostoł Paweł potrzebował cały czas oczyszczania krwią Jezusa Chrystusa. Jego życie było czyste, święte, świętobliwe. Wszyscy mogli to widzieć i on cały czas potrzebował oczyszczania. Cały czas mówi, jeszcze dążę do doskonałości, a więc cały czas potrzebował, żeby być w społeczności z Bogiem, potrzebował, żeby krew Jezusa go oczyszczała. Wielu ludzi, nie dochodząc nawet do jednej tysięcznej Pawłowego życia, już myśli sobie, że sobie mogą bez krwi Jezusa żyć. Że już są na tyle dobrzy, że nie potrzebują oczyszczania. Że mogą robić te swoje rzeczy i to jest do zaakceptowania. A więc trwanie zatwardziałe w grzechu jest powodem do nieprzebaczenia. Izajasz, 2 rozdział. Od 5 wiersza. Domu Jakubowy, a więc chodzi to o tych, którzy należą do Boga, którzy są Bożym ludem. Domu Jakubowy, nurze, postępujmy w światłości Pana, lecz Ty porzuciłeś swój lud. Dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów wschodu i czarowników, jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy. Ich ziemia jest pełna srebra i złota, także nie ma końca ich skarbom. I pełna jest ich ziemia koni, także nie ma końca ich wozom wojennym. Zobaczcie, jaki silni. Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk temu, co uczyniły ich palce. I tak poniżył się człowiek i spodlał rodzaj ludzki. Ty im nie przebaczysz. Są jego ludem. Powinni znać swojego Boga, że on jest Bogiem wszechmogącym, żywym. Że to on ich prowadził, niósł ich poprzez te doświadczenia na pustyni, że on wprowadził ich do ziemi obiecanej. Powinni należeć do niego z całego serca. Pamiętaj, bracie i siostro, jeśli twoje serce nie jest otwarte dla Boga, jeśli w swoim sercu zamykasz się przed Bogiem i nie chcesz mieć z nim relacji świętych, to zmierzasz w kierunku zatwardziałości. Pilnuj swojego stanu codziennie. Jeśli widzisz, że nie możesz brać udziału w Kościele tak, jak być powinno, to znaczy, że zmierzasz do zatwardziałości. Będzie coraz gorzej i gorzej. Jeśli można się wyrwać, jeśli przyjdziesz do Pana i powiesz, Panie, przebacz mi moje życie w niezależności od Twoich przykazań, od tego, co powiedziałeś na temat Kościoła. Jestem winien nieposłuszeństwa czy winna, dlatego że nie żyję w ten sposób, nie buduję się z braćmi i siostrami na dom Boży. Nie chodzę w czystości, żeby być z nimi złączonym czy złączoną i żeby razem być dla Ciebie. Przebacz mi to.
Pan przebaczy. Jeśli szukasz, potrzebujesz, Pan wejrzy i przebaczy. Ale wtedy chciej, aby to było, co jest właśnie z Ducha Bożego. Aby chcieć być razem, by budować się, by Pan mógł się przechadzać tam, gdzie Ty jesteś, gdzie przychodzisz, aby przebywać przed Jego obliczem. A więc jest to bardzo ważne dla mnie i dla Ciebie. Pan jest prawdziwy, a więc przebaczenie też jest prawdziwe. Kiedy Pan przebacza, Twój duch powstaje. To tak jakby coś ci ciąży na Tobie, a Bóg to ściąga i możesz jak młody orzeł ulecieć ku górze, bo jesteś wolnym znowuż. Znowu Ci się chce do braci, do sióstr rozmawiać o Bogu, cieszyć się Nim, śpiewać Panu. Jesteś wdzięczny, zadowolony, bo czyste serce masz. Nie żyjesz w świecie i w kościele. Żyjesz w kościele. W świecie już nie żyjesz. Żyjesz pośród świata, ale nie żyjesz już jak świat żyje. Nie łączysz się ze światem w grzechu. Nienawidzisz takich związków. A więc dla mnie i dla ciebie jest to bardzo ważne, by wiedzieć, zatwardziałość jest efektem nieustępowania Bogu w tym, co On do nas mówi. On mówił przez proroków, napominał, wskazywał, a oni go lekceważyli. Doszli do punktu zatwardziałości. To są poważne rzeczy. Człowiek sobie nawet nie zdaje często sprawy, jak bardzo jest zależnym od Boga. Bóg decyduje o wszystkim, o tym, czy spędzisz wieczność z Nim, czy bez Niego. Dlatego tak dobrze jest pilnować się Pana i do Niego należeć. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. 26 wiersz i dalej. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy. Nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Rozmyślnie, to jest ten sposób. Popełniam grzech i w ogóle nic. Stało się coś? Nie. Ani przepraszam, ani cokolwiek. Nic się specjalnie nie stało. Popełniam znowuż. Co tam? Żaden kłopot. Przecież wszyscy mają kłopoty. A ja, że mam też, to co tam? Rozmyślne grzeszenie polega na tym, że zgadzam się na grzech w swoim życiu. Akceptuję grzech w swoim życiu, chrześcijańskim życiu. Mogę go wyrzucić, a nie wyrzucam. Mogę porzucić ten grzech i nie porzucam. I wtedy Bóg mówi, jeśli masz poznanie prawdy i wiesz, że grzech to jest grzech, a mimo wszystko pozwalasz sobie na to, żeby w nim pozostawać i lekceważysz Boga i nawet nie ma u ciebie już, Boże, przebacz, że taki głupi czy głupia jestem, że wchodzę w takie obrzydliwości, skoro ty wyzwoliłeś mnie. O co tam, żyjesz sobie. Po pewnym momencie już nigdy nie będziesz wiedzieć, co to jest życie wieczne. Takich pełny jest chrześcijan. Już nie wiedzą, co to jest życie wieczne. Żyją sobie, czytają to sobie Biblię, chodzą na jakieś tam zgromadzenia, już nie wiedzą, co to jest życie. Zabrał im Bóg to. Koniec wiedzy o wspaniałym życiu wiecznym. Pozostaje tylko religia i nic więcej. To jest tragedia. To jest martwy, religijny człowiek. Nic już więcej z niego nie wykrzeszysz. Dumny, pyszny czy pyszna. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile sroższej kary sądzicie godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz paść w ręce Boga żywego. Mówię dzisiaj o tym, żeby ostrzec lekkomyślnych w zgromadzeniu ludzi, którzy sobie mniemają, że mogą żyć sobie tak, jak umyślili sobie i myślą, że w ten sposób będą mogli stanowić o tym, aby dotrzeć do wieczności. Może być jeszcze krótki czas i już więcej Bóg ci nie da rozumu. Nigdy nie będziesz mieć tyle siły, żeby zrzucić jarzmo diabelskie i pozostanie w swoich grzechach już na zawsze. Bo tylko Pan może wyzwolić z grzechów.
Jeśli Pan nie wyzwoli, to jest koniec. Jeśli Pan ci daje siłę, a ty sobie rezygnujesz z tej siły, masz za nic to, co daje ci Pan. Pan ci daje świadomość, a ty masz za nic świadomość. Upierasz się przy swoim, przyjdzie moment, już finisz, koniec. Zostanie tylko oczekiwanie na sąd i żar ognia. Już nic się nie zmieni. Nic. Nie da rady już zmienić tego człowieka. To jest straszne, ale tak Bóg też czyni. Jeśli człowiek chce koniecznie ginąć, Bóg mówi, to gin. To idź. Pamiętamy, co czynił z Izraelem i w jaki sposób to się działo. Ale jeżeli tylko widział w Izraelu skruchę, to zaraz wyciągał do nich swoje ręce. Także bądźmy skruszonego serca, uniżonego serca. Nie bądźmy serca dumnego, aroganckiego, mniemającego, że można sobie w chrześcijaństwie żyć jak się chce, być częścią zboru i nie być częścią zboru. Rozumiecie? To tak jak być w małżeństwie i nie być w małżeństwie. Mąż i kawaler, dwa w jednym. Tak nie da rady. Nie da rady być świat i Chrystus dwa w jednym. Nie da rady. Moje ja i Chrystus dwa w jednym nie da rady. Trzeba się uniżyć i poddać. Obyśmy byli wszyscy uniżonego serca, by słuchać Boga, bo to dla nas jest zbawienne. Bo kiedy Bóg nas zbawia, to wtedy my mamy rozum, mamy trzeźwość. Pamiętacie, jak to jest napisane? Bądźcie trzeźwi, żebyście mogli się modlić. A co to znaczy trzeźwość? Trzeźwość każdy wie. Pijak wie, co to być pijanym. A wie, co było być trzeźwym. Inaczej myśli trzeźwy, inaczej pijany myśli. A więc chodzi o to, żebyśmy mogli wygrać, żebyśmy mogli sobie nawzajem pomóc. Wrogowi udaje się nastawiać jednego przeciwko drugiemu. Brak przebaczenia, upartość z kilku stron. Ty mi nie, to ja też ci nie. I więc więcej, więcej do wojny. On wie, co chce osiągnąć. My też musimy wiedzieć, jak się przed tym bronić. Musimy jawnie o tym mówić, żeby człowiek wiedział, że cierpliwość miłości nie oznacza zgody na grzech. Że ktoś nie biega i nie gromi cię nie wiadomo czym, to nie znaczy, że się zgadza z tym, co robisz. Kiedy ktoś łagodnie ci mówi, zastanów się, przemyśl, zrób porządek, bo sprawa jest z Bogiem, to traktuj to, jakby to było walnięcie młotem w twoją głowę. Bo to już powinno być wstydem, jeśli brat czy siostra ci mówią w tym momencie, a najczęściej to powinien być brat, zrób porządek z swoim życiem. Powinien być tak przykro, powinien mieć rumieniec na twarzy, że doprowadziłeś się do takiego stanu, że twój brat w Chrystusie musi ci przyjść, zwrócić uwagę, a tego często nie ma. Nawet rumieńca nie ma, że ktoś zwraca. I w Biblii jest w Jeremiasza napisane, oni już się nie umieją rumienić nawet, nie mają wstydu. Harde serca, harde czoła zniosą wszystko. A powinno być, że człowiek zaczyna, wstyd mi, że w ogóle, że coś takiego wyszło. Powinieneś potrzebować przebaczenia, żeby móc znowu się pomodlić, żeby znów stanąć w zgromadzeniu i powiedzieć chwała Bogu, bracie czy siostro. Nie tak lekko, frywolnie, żeby mieć świadomość, że mówię to z czystego serca. To jest wojna, bo nic nieczystego nie wejdzie do wieczności, a więc mamy zmagania, w których chcemy wygrać, chcemy sobie pomóc nawzajem. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. 9 wiersz, ta część A, o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Ja ostrzegam i mówię, wszelka nieprawość powoduje to, że Jezus powie, nie znam cię i nigdy cię nie znałem. Porzucajmy, póki jest czas łaski i czas, kiedy Bóg jeszcze mówi, przebaczam. Przebaczam, to jest potęga, to jest chwała. Doznać, że Bóg ci przebacza, że ty rozumiesz,
nie chcesz lekceważyć tego, że chcesz porzucić to zło. Jezus miłuje sprawiedliwość, nienawidzi nieprawość. Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli zachęceni do tego, by szukać Pana w dobrej sprawie, żeby zbór wzrastał, rozrastał, mimo tego, że idzie stagnacja, że w wielu miejscach ludzie zapomnieli w ogóle o świętym Bogu. Żeby iść w przeciwnym kierunku, żeby nie dodawać otuchy diabłu w zgromadzeniu swoim lekkomyślnym życiem, tylko nauczyć się Bożego porządku. Że jest wojna, na wojnie nie jest tak, że możesz sobie robić, co chcesz. Jest jakieś przywództwo, jakiś kierunek i to taki, żeby wygrywać tę wojnę. A więc człowiek, który doznaje, że nie jest przywódcą, powinien się słuchać. To jest pierwsze zadanie, słuchać się i czynić to, co się słyszy. Chyba, że to będzie namawianie do grzechu, to wtedy powiedzieć stop. Ale dopóki jest to mowa, że zrób to, bo to jest dobra rzecz i jest dobro, to masz to zrobić, bo jak nie będziesz się słuchać, to jesteś winien nieposłuszeństwa. I to już jest grzech. A grzech rodzi grzech, a potem jest śmierć. Wróg jest perfidny i wielu ludzi niszczy w chrześcijaństwie. Właśnie na tym polega to. Niech Bóg pomoże, żebyśmy dobrze wykorzystali czas, który jeszcze mamy. To wcale nie znaczy, że jesteśmy beznadziejni. To znaczy, że pewni młodzi, czy nie młodzi już, którzy się nawrócili, ludzie nie rozumieją, że pycha, duma, arogancja i bunt nie ma racji bytu w Kościele. Człowiek ma się nauczyć słuchać tego, co się mówi i to robić, co się mówi. Jeżeli nie, to może się okazać, że będziesz mieć kłopoty. Bo to jest dla dobra twojego, ale też i innych. Złe, niewierzące serce jest w stanie pokalać wielu. Człowiek, który jest uparty, buntowniczy, jest w stanie przelewać swój bunt na innych i powodować, że inni też będą się stawiać. A zawsze, kiedy coś doradza, to mówi, kto nam będzie tu rozkazywał? My jesteśmy dorośli ludzie i sami wiemy, co jest dobre. A często w osobistym życiu nie widać tego. A więc musimy zrozumieć, że Kościół jest po to, żeby pomagać ludziom, nie tylko wyrywać ze świata, nie tylko mówić, nawróć się, uwierz w Jezusa, ale też Kościół musi dać podstawy do wzrostu, do rozwoju, żeby ludzie, którzy się nawracają, mogli dotrzeć do wieczności, nie zgubić się po drodze. Księga Ozeasza, 6 wiersz, 1 rozdziału. Potem znowu poczęła i urodziła córkę i rzekł Pan do niego, daj jej na imię niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę. Żeby Boga doprowadzić do takiego stanu, Bóg jest miłością, Bóg potrafi być cierpliwy, to jak długo ci ludzie pracowali nad tym, jak długo się buntowali, stawiali i demonstrowali swoją niezależność. Ale osiągnęli swój sukces, tak? Nie wiem, czy to jest dobry sukces, kiedy Bóg im mówi koniec. Musimy nawzajem to rozumieć. Potrzebujemy czasu i Bóg nam dał czas, aby pokonać przeciwności, bo jeżeli będziemy odbierać siły tym, którzy jeszcze mają siły, swoją demonstracją, swoim odpowiedziami takimi pokazującymi, a co ty będziesz mi mówić? To tylko pokazujemy, że nie rozumiemy Ewangelii. Że uważamy, że mamy prawo do swojego działania, postępowania. Bóg chce, abyśmy byli uratowani. Bóg chce, abyśmy byli zwycięzcami. I to jest najpiękniejsze, co mogłoby nas spotkać. Ale zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, jak ludzie rujnują swoje życie i rujnują życie obok. O czym ludzie rozmawiają, kim się cieszą, kto jest najważniejszy w ich życiu. O co są w stanie walczyć, a co machnąć ręką i puścić.
W Ewangelii Jana, 8 rozdziale. To jest wspaniały czas, gdzie można wygrać z diabłem. Wygrać przez uniżenie przed Bogiem. Pamiętacie, jak pisał Jakub? Uniżcie się przed Bogiem. Płaczcie. Narzekajcie na swoje grzechy. A wtedy przeciwstawcie się diabłu i on od was ucieknie. Nie będziecie musieli służyć diabłu i robić to, co diabeł chce. Ale jeśli się uniżycie przed Bogiem i będziecie przyznawać się Bogu do swoich grzechów, wtedy Bóg da wam siłę zwycięstwa nad diabłem. I tego wszyscy potrzebujemy, być zwycięzcami. Żeby nawzajem się budować, wspierać, pomagać. Żeby zbór tętnił świętym życiem. Żeby ludzie się uśmiechali szczerze, prawdziwie do siebie. Porządny Boży dom, zbór, w którym ludzie wiedzą, co mają czynić. Aby inni, którzy będą przychodzić, napotykali na miłość, cierpliwość, ale i na zdecydowanie. I możesz brać w tym udział. Jeżeli sam czy sama będziesz w ten sposób postępować. Widzimy tu tą kobietę cudzołożną, którą oni przyprowadzają do Pana Jezusa. Pan Jezus w trakcie, kiedy oni mówią, oto cudzołożna, taka powinna być ukamienowana, zabita. Pan Jezus pisze po palcem, po piasku. W Jeremiasza jest napisane, że imiona ich będą wypisane na piasku. To znaczy wiatr muchnie, nie ma śladu. Nie będą to imiona napisane w Księdze Żywych, tylko w Księdze Przymijających. I potem Pan Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Oni się rozchodzą, zostaje ta kobieta. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił. Ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja cię nie potępiam. Daję ci możliwość ratowania się. Nie zginiesz dzisiaj, ale i ci więcej nie grzesz. Daję ci życie po to, żebyś nie grzeszył, nie grzeszyła, żebyś żył w sposób inny już. I to jest dla mnie i dla ciebie bardzo ważne, prawda? Przed nami perspektywa wspaniałego życia chrystusowego. Raduj się, poznając życie chrystusowe. Nie trzymaj się uparcie swego starego życia, które jest grzeszne, które nie ma w sobie radości i pokoju. Zostaw, zobacz, jak jest pięknie napisane, nie patrz do tyłu, patrz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary i ciesz się Nim, raduj się i z tą radością chrystusową, z tym szczęściem czystości przychodź w zgromadzenie, buduj się razem z braćmi i siostrami. Księga Amosa, 5 rozdział, 14 i 15 wiersz. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan Bóg zastępów był z wami tak, jak mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan Bóg zastępów nad resztką Józefa. Szukajcie dobrego, a nie złego. Chwała Bogu za to. Razem cieszyć się sobą, wspierać się nawzajem, doznać, że jesteś ważną częścią w Kościele, ale twoje zadanie jest chodzić w czystości, pierwsze zadanie, chodzić w czystości Chrystusowej, chodzić w oczyszczeniu krwią, żeby nie być dla nikogo z niebezpieczeństwem, żeby nie zanieczyszczać, ale budować, aby wspierać, aby się ratować. Przecież ci, którzy wierzą w to, że Jezus wróci, oni są świadomi, że chcemy się spotkać z Nim, opuścić ten teren, wychodząc naprzeciw Niego, uniesieni na obłokach, jako wdzięczny Jemu lud za to, że mogliśmy korzystać z Jego przebaczenia, mogliśmy się wspierać. To, co mówimy, nie jest efektem, że, nie wiem, chcemy sobie mówić o złych rzeczach jakichś. To zło zagraża dzisiaj. Zło lekkomyślności. Zło łatwego zgadzania się na coś. Nie pozwól kierować sobą żadnemu człowiekowi, który sam nie umie kierować sobą. Bo ci, którzy pozwalają kierować sobą przez tego, który nie umie sobą kierować, na pewno zbłądzą razem z nim. Tak czy nie? Zawsze tak będzie. Nigdy nie powiesz swojego bycia z Panem komuś, kto sam nie umie być z Panem. Bo na pewno cię wprowadzi w swój grzech.
bo temu komuś jest obojętne to czy tamto. Nie ma takiej potrzeby, żeby pilnować tej sprawy, żeby nic nie było ważniejszego od tego, by być zbudowaniem dla braci i sióstr, trwając w Chrystusie. Nie budujmy innej rzeczywistości w sprawie Bożej. Kościół to jest piękna oblubienica, która się przygotowuje. Walczmy o czystość Kościoła, o nasze wspólne, zdrowe relacje, o to, żeby właśnie każdy z nas pokazywał drugiemu, zależy mi na tym, drugiej, zależy mi na tym Kościele, zależy mi na czystości. Wiem, że mamy się miłować, mamy walczyć, mamy starać się o siebie nawzajem. Nie pozwolę, żeby gdzieś bokami chodzić. Będę starać się o to, co jest piękne w Chrystusie. Będę starać się przynosić do Kościoła to, co piękne, czyste i święte. Żeby inni byli zbudowani tym, że należy do Chrystusa. I to jest właśnie potrzebne. Wróg chce osłabiać nas. Tak jak osłabia się armię, wrzucając w armię coś, co nie za bardzo zależy mi na tym. Żeby w tej bitwie coraz częściej były hasła, a to nie jest takie ważne. Szukajmy dobrego, nie złego. To jest uczenie się wyborów i decyzji. Wielu ludzi jest młodych, wierzących, jeszcze nie umieją dokładnie rozeznać, ale to, co umieją, już za to odpowiadają. A potem wzrastamy, przez długie używanie nabywamy władz poznawczych, już wiemy, to jest złe, to jest dobre. I mówisz człowiekowi, to jest złe, a człowiek mówi, ja nie widzę w tym nic złego. Ale spojrzy na Chrystusa i zobacz, to jest złe, bo Jezus pokazuje, że to jest złe. Jeżeli Jezus powiedział, że po miłości wzajemnej poznaje się Kościół, no to chwała Bogu. Niech Bóg właśnie daje to, żeby w ten sposób wygrywać. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Pamiętajmy, szukajmy dobra. Chciejmy radości, wdzięcznego przebywania z sobą. Bóg to ma dla mnie i dla Ciebie przygotowane, ale musimy mieć przebaczenie u Boga. Musimy być oczyszczeni z naszych grzechów, wolni, żeby nawzajem sobie wychodzić naprzeciw. Piękne Boże przebaczenie, piękne Boże świadectwo. Daję Ci możliwość, jeżeli słyszysz i wiesz, że to jest coś o Tobie, że Ty czynisz to zło, o którym tutaj mówię, to przyjdź przed Boże oblicze, przeproś Go za to. Bóg Ci chce przebaczyć, to dlatego o tym mówi. Nie dlatego, pamiętacie jak mówił Izraelu, mówię Wam o tym po to, żebyście chcieli z tego się oczyścić. Ratuj się. Bo to jest najpiękniejsze, co możecie tu spotkać i mnie. Ratować się w Panu. Księga Jeremiasza, 6 rozdział. Powiem wam, że do tego tęskni moje serce, że ludzie wierzący wyprzedzają się, myślą nawzajem, żeby innych zbudować, że to niektórzy potrafią się spóźniać na zgromadzenie 5-10 minut. Nie, przyjadę szybciej, żeby inni widzieli, że jestem zainteresowany, zainteresowana tym, żeby innych zbudować tym, że zależy mi na tym po prostu. To jest właśnie potrzebne chrześcijanom. Gorliwość o Boże sprawy, żarliwość o Boży dom. Nie byle jakość, nie nijakość, nie bezimienność, ale rzeczywiście świadomość, że imię Jezusa Chrystusa mieszka w nas, aby to imię było uwielbione i uczczone. I 6,16 czytamy tak, tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni powiedzieli, nie pójdziemy. Widzicie? Bohatery. I co z tymi bohaterami dzisiaj? Czekają na sąd, na Gehennę. Bohatery. Bohaterem jest to, że Panie, przebacz mi. Przed Ojcem Niebiańskim uniżam się. Psalm 51 Dawida. Śpiewał sam o sobie i śpiewał o Bogu, który mu przebaczył. Do dzisiaj ludzie to czytają i wiedzą o tym. Ale powiedział, Boże, gdy mi Ty to przebaczysz, gdy tego ducha dasz mi, gdy serce mi odnowisz, wtedy będę złoczyńcom opowiadał, że jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym.
nierychłym do gniewu i chętnym, żeby przebaczać ludziom ich winy, żeby ludzie nauczyli się szukać pomocy, przebaczenia, żeby mieć to przebaczenie w sobie, cieszyć się Bożym przebaczeniem, żeby nie chodzić pod zgryzotą, a ja nie wiem, a jak, tylko złożyć to przed Panem. Pan jest gotów. Chodźcie tą drogą, wiemy, że tą drogą jest Chrystus. List do Rzymian, 12 rozdział. Gdyby nie było przebaczenia, nikt z nas nie mógłby tutaj nawet słowa głosić. Każdy z nas gdzieś w swoim życiu popełnił tu czy tam i prosiliśmy Pana i Pan nam przebaczył i dlatego możemy mówić o doskonałości, o czystości Chrystusowej. I w 9 wierszu czytamy, miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Brzydźcie się złem. To, co ci radzę, brzydź się swoim grzechem, brzydź się, nic ci to nie da. Psuje twoją wieczność, oddziela cię od Boga. Po co to robić? Jak można się ratować, wyzwolić się w Panu i cieszyć się wolnością dziecka Bożego? Po co siedzieć w grzechach? Po co? Skoro Bóg daje możliwość oczyszczenia, pozbycia się tego zła. Żeby się móc cieszyć z braćmi i siostrami naprawdę, być razem, nie uciekać od nich, nie chować się w świecie, żeby robić swoje rzeczy, ale być razem, chodzić w świetle dnia z braćmi i siostrami. I cieszyć się tym, że może, mogę być w takiej świętej rodzinie, gdzie ludzie nawzajem szanują Boga. Nie szukają okazji do grzechu, ale szukają okazji do tego, jak zbudować się nawzajem, jak wesprzeć się, jak pomóc sobie nawzajem. 2 Tymoteusza 3:16, 17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła wyposażony. Pomyśl sobie, z kim masz kłopot, do kogo masz uraz, z kim nie możesz się normalnie uśmiechnąć. Uwolnij się dzisiaj z tego. Uwolnij się, żeby się móc uśmiechnąć do brata, do siostry, żeby normalnie porozmawiać. Uwolnij się, pozbywając się swoich grzechów. Bo Bóg chce ci to przebaczyć, mi, każdemu z nas. Nasze życie wspólne Kościoła, zboru może być piękne i coraz piękniejsze. I piękniejsze dzięki temu, że Pan będzie się między nami przechadzał i napełniał nas jak naczynia swojego zmiłowania, wspaniałością, radością, wdzięcznością, objawieniami, proroctwami, tym, co jest potrzebne, siłą, żeby móc wyciężać diabła, żeby dzieci doznawały świętego zboru, żeby dzieci widziały wdzięcznych, zadowolonych chrześcijan, którzy są zwycięzcami w boju. W 1 liście Piotra 3:13. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Kto wam zrobi co złego? Jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobra, jeżeli będziecie chodzić koło dobra i cieszyć się dobrem. Wiecie, że kiedy grzesznik się upamiętowuje, całe niebo się raduje, a kiedy brat się upamiętowuje czy siostra, to się cała Boża rodzina raduje, tak czy nie? Czy wtedy się smucimy, bo brat porzucił grzechy? No jaka bieda, nie będzie już mógł przynosić swoich ukradzionych rzeczy do zboru. Cieszymy się, bo wiemy, co to znaczy, kiedy człowiek porzuca swój grzech. Wiemy, że to wtedy niebo się raduje i my się radujemy. I wtedy mówimy, bohater, bohaterka, wygrał z diabłem, wygrała z diabłem. A tak to wygrali ze zgromadzeniem, z Bożym ludem. I co z tego? Takie zwycięstwa nic nie dają. Podeptać po miłości, po pragnieniu, żeby ktoś chodził w czystości, nic to nie daje. To nie jest żadne zwycięstwo. Niech Bóg napełnia nas tym, ponieważ zależy Bogu na tym, zależy na mnie i na Tobie, zależy na naszej modlitwie uniżonej, zależy, musi w nas popękać te różne rzeczy, bo rozumiecie, przez to, co wróg czyni, przez te lata psucia i psucia Kościoła, ludzie doszli do tego, że się pozamykali.
Boją się otworzyć, bo źle jest używane otwarcie. Ktoś później sobie śmieje się z jakiegoś otwarcia. W swojej niedojrzałości, nie rozumiejąc, że otwarcie to jest wielka cena, wspaniała. Zapłacona też, żebyśmy mogli nawzajem wygrywać. Chcielibyśmy myśleć o sobie nawzajem w taki sposób, żeby spodziewać się dobra. Żeby być zawiedzionymi, jeśli ten brat czy ta siostra nie zrobią tego dobra. Żeby tak ufać, wierzyć, że wołać do Boga: Boże, zbaw tego brata, zbaw tą siostrę. Widzę, żyję w grzechu, uratuj. Wróg mi podpowiada, niech sobie zginie, jak chce. A ty mówisz: nie, walcz o tego kogoś, żeby nie zginął. Czy znajdę, wyłomię kogoś, kto będzie wołać, komu zależeć będzie na tym człowieku. Jeszcze raz wrócimy do tego drugiego Tymoteusza. Trzeci rozdział 10 wiersza. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Jak dobrze, żebyśmy umieli iść za tym, który głosi prawdę, żyjąc prawdą. Jak dobrze, żebyśmy mogli korzystać z tego. Dobrze jest to wykorzystywać. Dobrze jest wykorzystywać to, co jest dobre, i z tego korzystać, uczyć się i to naśladować. Dzieje apostolskie, 21 rozdział jeszcze. Od 39 wiersza. A Paweł rzekł: jestem Żydem z Tarsu, w Cylicji, obywatelem dosyć znacznego miasta. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. A gdy ten pozwolił, Paweł, stanąwszy na schodach, skinął ręką na lud, a kiedy zapadło głębokie milczenie, przemówił do nich w języku hebrajskim tymi słowy. Gdyby Paweł nie miał przebaczenia, Paweł nigdy nie byłby w stanie tego zrobić, żeby przemówić do tych ludzi. Ci ludzie chcieli go zabić przed chwilą. Uderzali w niego, bili go, sprawiali mu ból, krzyczeli, próbowali go zastraszyć. Pan sprawił, że nie powiodło im to się. I zobaczcie, jak swobodny jest Paweł. Od razu był gotowy tym ludziom mówić. I co mówi? I trzeci wiersz, końcówkę chciałem. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jaki wy dziś wszyscy jesteście. Nazwał to gorliwością, to, że chcieli go zabić. Rozumiał, że oni myślą tak samo, jak on kiedyś myślał, że służą Bogu. Sam doznawszy przebaczenia, umiał przebaczyć. Ceńmy to sobie, co Bóg nam przebaczył. Bo to jest bardzo cenne, bo wtedy komu wiele przebaczono, bardziej jest wdzięcznym i wdzięczną i gotowy jest bardziej pomóc innym, przebaczać innym. I to, co mówię najczęściej, czy w mocniejszych, czy w słabszych, czy jakichkolwiek słowach, to chodzi głównie o to, żeby oprzytomnić brata, siostrę, żeby każdy zaczął zwracać uwagę, że to, co robisz, dla Pana robisz, a więc rób to z całego serca. Czyń to dla Pana. Zrób to tak, żeby powiedzieć: Panie, miłuję Cię, zależy mi na tym, żeby imię Twoje było uwielbione w tym zgromadzeniu, w którym mnie umieściłeś. Nie będę walczyć z tym, co czyste, święte, nieskalane. Będę walczyć o to, co czyste, święte, nieskalane. Będę przeciwstawiać się diabłu, a nie bratu i siostrze, nie ludowi Bożemu, ale wrogowi duszy naszej, bo zamysły jego są nam dobrze znane. Będę walczyć o to, co jest bliskie Tobie, żeby w zborze jak najwięcej ludzi było szanującymi Ciebie i żeby każdy żył w świętości, czystości, nieskalaności. Amen.